No i witam ponownie po raz drugi dzisiaj. Jest z nami już Jacek Sariusz Wolski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie pośle. Witam. Miejsce numer 2 na liście lubelskiej PiS do Parlamentu Europejskiego. Witam. Chciałem o to zapytać, ale już mnie pan wyprzedził. Próbujemy się połączyć z Markiem Baltem, ale ma chyba jakiś problem techniczny. Tak, coś tutaj się nie łączyło, jestem już. A, już jest pan Marek Balt. Witamy serdecznie pana eurodeputowanego. Problemy z internetem. Słyszymy i widzimy, to się bardzo cieszę. Witam serdecznie. Ale jeszcze, skoro jesteśmy przy Jacku Sariuszu Wolskim, pan ma dzisiaj spotkanie, na które pan chciał zaprosić, jakby mógł pan powiedzieć, gdzie i kiedy, bo będzie, zdaje się, znaczący gość na tym spotkaniu. Dzisiaj o 18 w Lublinie, w Centrum Konferencyjnym na Grodgera, Jan Pietrzak przyjeżdża, żeby wesprzeć wokalnie, jak powiedział, moją kandydaturę do Parlamentu Europejskiego z lubelskiego. To wielki zaszczyt. Staramy się te wszystkie spotkania transmitować dzisiaj. Po politycznej kawie wiem, że będziemy transmitować spotkanie w Opolu, którym pan, zdaje się, Antoni Macierewicz, tam z eurodeputowaną Zalewską spotyka się między innymi też z naszymi klubowiczami. Będzie spotkanie też w Chełmie, gdzie tam zdaje się Mariusz Kamiński i pan Przemysław Czarnek, któremu zdaje się udzielił poparcia. No i będzie pan Jacek Sariusz Wolski w Lublinie, także mamy tutaj pełnię poparcia. Bardzo, bardzo się cieszę, że znalazł pan mimo to czas dla nas. Panowie, no ale teraz już kurtuazja się skończyła. Komentowaliśmy w pierwszej części wypowiedź premiera Francji, który mówił, że Polska się zgodziła na pakt imigracyjny. Polska, kraje Europy Środkowej i przymuszone się zgodziły. Może czas przestać udawać i powiedzieć ludziom, jak ma być, bo nie dość, że zgodziliśmy się na coś, na czego zdaje się większość Polaków nie życzy, to w dalszym ciągu tutaj nam nawijają makaron na uszy i mówią, że tego nie ma, że to nieprawda. Jak to jest? Wicepremier Francji oszalał i powiedział coś, co jest nieprawdą. Może zacznę od pana Marka Balta, no bo pan może lepiej zna, chociaż nie wiem, pan też nie z tej opcji, co wicepremier, co premier Francji, ale czy my się zgodziliśmy już na to? To już jest koniec? To już jest posprzątane? Panie pośle. Panie redaktorze, no, pakt migracyjny został przyjęty przez Radę i przez Parlament Europejski i te regulacje będą wchodzić w życie, ale one nie są tak trudne do zrealizowania, bo przypomnę, że na relokację musi się zgodzić migrant, żeby został przeniesiony do jakiegoś kraju. Musi się zgodzić kraj na przyjęcie tego migranta i kraj musi posiadać odpowiednie warunki, żeby ten migrant został do niego przeniesiony. Bez tych trzech rzeczy nie ma możliwości, żeby dokonać relokacji osoby, która ma status migranta. Ja przypomnę również też to, że ten nowy pakt zakłada, że w ciągu 7 dni ma być zweryfikowany każdy nielegalny migrant do Unii Europejskiej. Jeśli nie spełnia warunków, to ma zostać odesłany do kraju, z którego przybył. Mają zostać pobrane od niego odciski palców, zdjęcie. Jeśli kolejny raz będzie próbował forsować granicę, to już nie potrzeba 7 dni na weryfikację tej osoby, tylko z automatu nie ma możliwości pobytu w Unii Europejskiej. Do tego, jeśli nawet ktoś może uzyskać status uchodźcy, ale nielegalnie przekroczy granicę i nie uzyska tego właśnie statusu w ciągu tych 7 dni, to ma na jakiś dłuższy czas zakaz starania się o status uchodźcy w Unii Europejskiej. Ze względu na to, że przekraczanie nielegalnej granicy Unii Europejskiej jest przestępstwem i te osoby będą poddane tak zwanej kryminalizacji. Do tego państwa nie muszą przyjmować uchodźców, mogą udzielić pomocy tym państwom, które podlegają presji migracyjnej i na miejscu wspomóc urzędników. 20 tysięcy euro wzwyż, prawda? Niekoniecznie.
Można wysłać swoich urzędników i pomóc na miejscu w tych krajach, żeby tą presję migracyjną odsunąć. Polska takiej presji migracyjnej będzie podlegać, między innymi przez to, że graniczymy z bandyckimi krajami, takimi jak Białoruś i Rosja, i te kraje stosują czy używają uchodźców do tego, żeby wywoływać taką presję. Polska granica musi być wzmacniana, bo to granica Unii Europejskiej. I mamy prawo też żądać od innych krajów Unii Europejskiej pomocy w zabezpieczeniu naszej granicy jako granicy Unii Europejskiej. No, dosyć słodko i uspokajająco pan opowiedział, że... Panie redaktorze, ja bym stosował w ten sposób te zapisy. Jeśli rząd będzie stosował w inny sposób, to odpowiedzialność będzie spoczywała na rządzących. Panie europośle, mówię do pana Jacka Sariusza-Wolskiego, no w zasadzie to wygląda na to, że nawet pan poseł Balt nie zaprzecza, że już jest po sprawie. Można coś zrobić jeszcze w tej sprawie? Pani Beata Szydło przedstawia, pani premier Szydło, że jest możliwość zatrzymania tego, ale ja nie wiem, na ile dacie radę. W ogóle na ile to jest jeszcze możliwe. Bardzo szanuję pana posła Balta. To jeden z niewielu głosów rozsądku po tej stronie, tamtej stronie sceny politycznej. Natomiast część tego, o czym pan mówi, to jest nieprawda, ponieważ to jest przymusowa relokacja, a nie za zgodą. Po drugie, część to jest teoria, ponieważ to jest niestosowalne. To wydalanie i te wszystkie terminy obostrzenia, wiadomo, już nie mówiąc o deportacjach, one po prostu nie działają. Także część nieprawda, część teoria. A zapomina pan o rozporządzeniu 1/10 kryzysowym, który mówi, że te kwoty może jednostronnie i arbitralnie komisja zwiększyć i kwoty pieniężne za nieprzyjęcie również. To są kary, to są sankcje. Także jeżeli z tych wszystkich pozorów, te wszystkie pozory tego rozwiązania odłożyć na bok, one są właśnie po to, żeby zamydlić oczy. No, naga prawda jest taka, że jest to wysyłanie przymusowe decyzją Komisji Europejskiej migrantów do krajów z łamaniem artykułu 59 ustęp 5 traktatu, który mówi, że imigracja ekonomiczna jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. Także to jest bezprawne z punktu widzenia traktatowego. Tryb przyjęcia powinien być jednomyślny, a nie większościowy, a sam traktat, jak zresztą nawet najbardziej zainteresowani Włosi mówią, w tym premier Meloni, będzie raczej zachęcał do przyjazdów i będzie taką pompą sącą w Afryce i w krajach arabskich. Oni czują się zaproszeni poprzez tą formułę imigracyjną. Także czeka nas nawała, a intencje prawdziwe są całkiem inne. One zostały odsłonięte przez panią komisarz od imigracji. Panią Johansson powiedziała, że Europa potrzebuje 4,5 miliona imigrantów rocznie dla trzech powodów. Po pierwsze, żeby wypełnić lukę demograficzną. Po drugie, żeby wymieszać społeczeństwa i osłabić tożsamości narodowe. I wreszcie lewica liczy, że to są przyszli jej wyborcy. Także kalkulacje są dosyć nagie i cyniczne, powiedziałbym, ale są ubrane w moim zdaniem różne moralne frazesy. To jest nierealne. Oni nie będą nigdy głosować na lewicę, bo lewica jest przeciwna pewnej ekspansji religijnej w przestrzeni publicznej. No jeżeli jest na dzisiaj jest oni przeciwna łagodnemu chrześcijaństwu, to tym bardziej będzie islamowi. To jest teoria, panie redaktorze. Na dzisiaj lewica i kręgi liberalne w Europie liczą, że to jest ich baza wyborcza i w wielu krajach to się sprawdza. Już. No, na razie, bo za chwilę w tych krajach będzie prawo szariatu uchwalane. A wtedy już nie będzie Europy. Panowie, ponieważ dużo rozmawiamy o tym pakcie migracyjnym, jeszcze chciałem jedną rzecz skomentować. No nie mamy za dużo czasu, żeby pokazać tych scen z komisji, na której przesłuchiwano Jarosława Kaczyńskiego, ale te odzywki. Jednak do starszego człowieka zasłużonego, który był premierem, który poświęcił całe życie służbie Polsce. Można się nie zgadzać, można go nie lubić, można go krytykować, ale te odzywki poniżej poziomu, to są takie odzywki, no, które znamy z filmów o czasach komunistycznych, kiedy jakiś czekista esbek przesłuchiwał i sobie ironizował albo wyzywał
wezwanego na przesłuchanie. Czy nie stało się znowu coś, że przeszliśmy kolejną barierę i tak naprawdę ci ludzie, którzy to robili w tej komisji, nie mają z tym żadnego problemu. Oni uważają, że to tak fajnie, może nawet nabije w sondażach, chociaż myślę, że nie nabije. Poseł Marek Balt. Panie redaktorze, komisje zostały powołane dla wyjaśnienia bardzo ważnych, bardzo istotnych problemów, które miały miejsce w Polsce. Niestety, ja nie byłem zwolennikiem powstawania tych komisji, ze względu na to, że od wielu lat mam wrażenie, że komisje są pewnym teatrem, w którym występują dwie drużyny aktorów, którzy kreują przekaz dla swoich odbiorców, dla swoich widzów, dla swoich fanów. Im bardziej niegrzecznie się zachowują w stosunku do siebie, tym bardziej są popularni wśród swoich elektoratów, wśród swoich fanów. Ja bym wolał, żeby jednak komisje procedowały w sposób poważny, jednak one wypełniają funkcje parlamentarne stworzone przez Parlament Polski. Świadkowie powinni się zwracać do członków tych komisji jak do sędziów, bo jednak to są komisje śledcze, jak do prokuratorów, jak do funkcjonariuszy państwowych. Oczywiście przed tymi komisjami najczęściej stają funkcjonariusze państwowi z jednej i z drugiej strony. I w mojej ocenie te komisje jedyne co pokazują, że wielu ludzi nie nadaje się do wypełniania funkcji w państwie, a te wszystkie ataki i wszystkie odpowiedzi też atakujące z drugiej strony, one tylko są obliczone na wywołanie efektu medialnego i popularności wśród swoich, jak to się mówi, fanów, a nie przybliżają nas do wyjaśnienia sprawy. Mam wrażenie, że każda ze stron zna już rozstrzygnięcie, jakie będą wyniki dla swoich elektoratów. Znaczy, ja mam takie nieodparte wrażenie, że wchodzimy nie do jakiejś poważnej instytucji sejmowej, której jest taki urzędowy ton powagi, choćby wynikający z tego, że oni reprezentują naród, a gdzieś do taniego baru po północy, którym kto tam głośniej kogo nawyzywa, to wygra. Pan eurodeputowany Wolski, gdyby tak do premiera Francji, byłego premiera Francji, któryś z deputowanych, nie wiem, do francuskiego parlamentu czy w niemieckim Bundestagu zaczął się odzywać, jak odzywały się niektóre posłanki czy posłowie do byłego polskiego premiera. Ja mam wrażenie, że to jednak media by tak łatwo tego nie zostawiły, że to wywołałoby duży niesmak i byłaby jakaś reakcja. No to, że w Polsce to przechodzi, to jednak pokazuje, że udało się obniżyć standardy cywilizacyjne. Jacek Saryż-Wolski. Wiesz, ja nic dodać, nic ująć do tego, co powiedział pan poseł. Może tyle, że to uwłacza godności polskiego parlamentu. Jeśli chodzi o wątek parlamentu francuskiego, ja oglądam debaty francuskiego parlamentu na kanale parlamentarnym francuskim. No, rzecz ta jest nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Czegoś takiego nie było i nie mogłoby być w kulturze politycznej francuskiej. Możemy się z Francuzami nie zgadzać w różnych sprawach i pewnie tak jest, natomiast to jest poza granicami kultury politycznej, tam praktykowanej. Ale z czego to wynika? Bo przecież ci, którzy tak się zachowują, bardzo często odwołują się do norm europejskich. Oni mówią, teatr że polityczny dla gawiedzi, panie redaktorze. No ale dobrze, no ale oni jako gawieść to traktują swoich najtwardszych wyborców, tak? Bo to nie jest dla wszystkich wyborców, tylko takich najtwardszych wyborców. No to okazują pogardę swojemu najtwardszemu elektoratowi, no bo tak naprawdę to o nich to ma najgorzej świadczyć, tak? Że to ma się im podobać taki show, taki teatr. Znaczy sądzę, że za tym stoi rachuba, że to trafi i da poparcie. Tylko tak można to tłumaczyć. Gdyby sądzili, że to im szkodzi, no to by tego nie robili. To jeszcze ostatnie zdanie do pana eurodeputowanego Marka
Balta. No pan no trochę w takim odruchu moralnego protestu nie wystartował z listy swoich kolegów z lewicy. No jest pan częstym gościem, nawet widziałem takie reakcje, dlaczego tak często jest u nas Marek Balt. No pan się zachowuje inaczej niż wielu ludzi, którzy no, szczególnie są dzisiaj w obozie rządzącym. To oczywiście problem nie dotyczy wyłącznie obozu rządzącego, ale stara się pan trzymać tych standardów. Skąd po tylu latach rozwoju demokracji ta drastyczna obniżka standardów w polskim życiu politycznym? Z czego to się bierze? Dlaczego to tak nagle runęło? No bo mam wrażenie, że jednak powoli się pieliśmy do góry i odbudowaliśmy to, co było najlepsze w naszych tradycjach. I to gdzieś wszystko ja widzę, no widzę no te zachowania, to klikanie, wyłączanie, przerwanie każdego zdania, no to, że się nie dopuszcza w ogóle do swobodnej wypowiedzi świadka, no co jest już w ogóle jakimś kuriozum, no to przecież to my się staczamy w jakieś odmęty bananowej republiki, obyczajowo nawet, bo już nie mówię o prawie czy o demokracji. Eurodeputowany Marek Balt. Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że jest wiele powodów. To pytanie trzeba by było skierować do socjologów. Ja nie jestem socjologiem, ale pamiętam jeszcze z czasów młodości, kiedy ludzie jechali do pracy. Nawet kiedy przychodzili do pracy, to kupowali gazety, czytali te gazety, za przeproszeniem, od deski do deski. Nawet jak nie zgadzali się z linią polityczną, która była w tych gazetach przekazywana, to szukali pełnej wiedzy, pełnej informacji. Dzisiaj duża ilość informacji, którą dostajemy w sposób uproszczony, ona zalewa nas i męczy ludzi, którzy chcą żyć normalnie, bez stresów, bez emocji. I ta duża ilość informacji podana w sposób, no, który kreuje emocje, pobudza emocje, bardzo negatywne emocje, ona powoduje, że ludzie, czy wyborcy, czy obywatele odsuwają się od po prostu polityki i nie chcą mieć z tym nic wspólnego. A później, a ci, co zostają, to bardzo często emocjonują się takimi krwawymi rozgrywkami. Im więcej krwi, tym lepiej. Ja wolę jednak dyskutować o faktach, o dokumentach, o rzeczywistości. Chciałbym, żeby władza podejmowała decyzje w interesie nas. Przypomnę, że głosując na polityków, wybieramy ludzi, którzy odpowiadają za nasze życie, za zdrowie nas i naszych dzieci, za nasze oszczędności, za naszą przyszłość. Jeżeli wybieramy influencerów, ludzi niepoważnych, to nie możemy się obrażać na to, że później ci ludzie traktują nas niepoważnie. I może tym będziemy kończyć. Ja bardzo chętnie tutaj panów zapraszam, dlatego że zawsze miałem taką ideę, że nawet w programach publicystycznych powinniśmy popierać pewien poziom dyskusji, że nie jest najważniejsze to, jak to kogo wyzywa, tylko właśnie zderzenie na fakty. To, co ja chciałem też zawsze w Telewizji Republika i w mediach, które tworzyłem, to to, żeby była bardzo ostra dyskusja, żeby mówić sobie prawdę do końca, ale żeby jednak coś z tego dla państwa wynikało. No i między innymi dlatego też staramy się o tę koncesję, żeby było trochę inaczej. Nie tylko chodzi o to, że te treści będą bardziej czy mniej konserwatywne, ale też dlatego, żeby te standardy, które tak w Polsce runęły, między innymi też przez media, tak tu pan Marek Balt dobrze powiedział, że ludzie dzisiaj mniej czytają, mniej mają dostępu do informacji, są to uproszczone, to żeby te standardy jednak były trochę wyższe. Bardzo dziękuję. Jacek Sariusz-Wolski, który startuje z Lublina. Co jeszcze chciał pan coś powiedzieć, tak, na koniec? Tak, że źródłem zła jest stosowanie w polityce kłamstw i obelg. I to właśnie powoduje tą degenerację polskiej debaty politycznej i publicznej. Zgadzam się. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale że wszelkie zło się bierze od złego zachowania, po prostu takiego na co dzień. Potem jest tylko już coraz gorzej, jeśli to tolerujemy. Dziękuję bardzo. Jacek Sariusz-Wolski, Marek Balt, którzy się bardzo dobrze zachowują i tworzą te standardy dobrej debaty dla państwa, a już za chwilę o tym, jak media społecznościowe komentują również te złe zachowania.